Siemanko ludzie, z tej strony Grefci, witam was w kolejnym odcinku z Heroes and Generals, kariera Niemca. Słuchajcie, ten i kolejny odcinek to będzie poświęcony snajperowi siwego, którego nam użyczył na jakiś tam czas, żeby nam pokazać, jak to jest grać na jakimś trochę lepszym poziomie. Natomiast jak widzę, to on tutaj z pustu nie ma kupionego. Chyba się nie mógł zdecydować. A nie, spust wyburowy ma przecież, o co chodzi? To czemu mi pokazywało, że nie ma wykupionego? Chyba, że on jest taki słaby, poczekajcie. Jak jest bez spustu, a jak jest ze spustem? Tak jest z tym spustem. Co to nam zmienia? Szybkostrzelność. Czas przeładowania, pojemność magazynka. Aha, szybkostrzelność jest tylko różnica. No i oczywiście różnica na celności. Która jest, no, naprawdę bardzo duża. Bo szczerze wam powiem, jak to jest to coś, to jest to coś drugie. Nie, to są niebieskie to jest standard, tak? Czyli on tak naprawdę ma tutaj pozmieniane trochę rzeczy. Ale nie wiem, czy na lepsze, czy na gorsze. Jezus, ile on tu celowników ma w tym. W życiu bym nie powiedział, że tyle celowników jest u snajpera. 4 razy 2 zoom. T-post i 8 razy zoom. O, ten jakbym miał, to bym grał cały czas, słuchajcie, tutaj. Jakbym miał ten 8 zoom. Natomiast no jest jak jest, słuchajcie. Nie będę tutaj przedłużał. Mamy pistolecik i karabin kurz do dyspozycji i będziemy się tutaj bawić. Natomiast słuchajcie, zaraz widzimy się z gry. Okej, słuchajcie, jesteśmy w grze. Zobaczmy, co my możemy sobie tutaj. Jezus Mario, możemy sobie SDKF EZA wziąć, więc tak też zrobimy. Przejść do... Aha, ja mogę sobie tylko jechać tym, a żeby przejść do trybu strzelca, to ktoś by musiał usiąść tam za tym. No, to tak trochę słabo bym powiedział. Myślałem, że będzie lepiej. Ale no tak, w sumie to nie jest też najgorsze, nie? To nie jest też najgorsze, zawsze mogło być gorzej. Czy ja mogę tędy przejechać? Mogę. Zmieszczę się idealnie. Dobra, wysiądźmy sobie stąd. Wejdźmy tutaj. Ciekawostka, słuchajcie, naprawdę ciekawostka z tym, że mamy kurza, mam jeszcze pistolecik, w sumie ten pistolecik nie jest wcale zły, ze względu na to, że on tutaj może naprawdę dużo zrobić. Bigos, no jakby nie będziemy mieć kogoś na blisko, to lepiej strzelać z pistoletu, niżeli walić z kurza. Taka jest prawda. Dobra, wsiadamy i zasuwamy dalej. A on jakoś tutaj ma drzwi niby. Szczerze powiedziawszy, nie powiedziałbym, że on tutaj ma drzwi. On jakoś chyba od góry by trzeba było do niego wchodzić. Tak mi się przynajmniej wydaje. No ale okej, na B2 się ruszamy w takim razie. Tak, na B2? To jest B2, B2 chyba, nie? Tak, to jest B2. No to na B2, słuchajcie, się ruszamy. Skakuj któryś. Wow, trzeba uważać. Naprawdę, słuchajcie, trzeba mega uważać na to, co tu się dzieje. Bo oni będą tu prowadzili teraz dość ostry ostrzał. Jakbym się schował w krzakach, to wtedy mnie raczej nie dojadą. Bardziej, że sobie tak stanę na cichaczu, to nie będzie chyba większego problemu tutaj. Oni przejęli to B2? Przejęli, słuchajcie, czyli na B1 teraz jedziemy. Wow! To powiem wam szczerze, że naprawdę może się szybko zakończyć ta misja, bo jak tak widzę, to jest dość ciekawie. Jeżeli w takim tempie będziemy to robić, to nie ma co tu dużo gadać. Może ja sobie tu stanę, lepiej będzie. Jezus Maria, ale mnie przestraszył, już bym do niego strzelał. Dobra, B1 jest w 1/4 przejęte.
W ogóle się chyba nikt nie zrespił, słuchajcie, na tym B1. Oni raczej poszli wszyscy na C. No ja pier... Snow Goose mnie zabił jednym strzałem w łeb. Trzech nas tam wszystkich. Zabił nas wszystkich tam po prostu. No i dobra, to może w takim razie się tu... Albo nie. Rozstawię się pieszo. Rozstawię się, słuchajcie, pieszo. Because, no, będzie to zdecydowanie dużo lepsze. To mój, Jezus Maria, myślałem, że to rusek już. Tylko ta mgła to tutaj mi nie pomaga. Nie, tam go nie ma. Dawało mi się, że tam ktoś jest, ale tam go nie ma. Chociaż? Może jest, nie wiem. Szczerze wam powiem, że ciężko tutaj określić, gdzie kto leży. Dobra, hops. Hops. Trzeba było się jednak zrespić z tym autkiem, to byśmy już byli tam. A tak to no niestety musimy zasuwać. No ale C2 im przejmiemy, to oni będą zmuszeni do pewnej defensywy. Natomiast no tam, że przejęliśmy B2 i ten jeden gościu nas wyjechał, to po prostu śmieszne. No i tyle. To po prostu śmieszne. No jedź. Ty, kurwa, gamoniu. Tylko nie wiedź w murek, dobra? Nie wiedź w murek, proszę cię. Możesz sobie wszystko wlatywać, byle nie w murek. Dobra, hops, hops. I C1 będzie nasze, słuchajcie. C1 będzie nasze zdecydowanie. Zauważyłem, że oni albo idą na B1, albo na C1. Nie ma czegoś takiego, że oni się rozdzielą. Tam sobie delustrował, bo być może ktoś nas będzie atakował stamtąd. Natomiast no jedno jest pewne. Będzie tutaj dość duży ostrzał z myśliwców. Natomiast ten próbował tutaj nas abordażować, tylko trochę mu nie wyszło. Z tego co widziałem. Dobra, C1 będzie, słuchajcie, nasze. Nie ma tutaj nawet co gadać za dużo. Dobra. C1 jest nasze i możemy się stąd ewakuować na spokojnie już teraz. Bo tak naprawdę jak rozwaliliśmy im tamten samolot, to i to C1 jest nasze, to oni chyba już nawet nie powinni mieć samolotów. Ich jest w ogóle 5. Nas jest 9, tak? 9? Nie, 8, przepraszam, 8, czyli nas jest o 3 więcej. Więc siłą rzeczy oni nie mają szans, słuchajcie, tego utrzymać. No chyba, żeby ktoś wszedł, no ale jak widzicie, tylko ten Snugus tam coś grał u nich. Wow. Wow, to było dziwne. Natomiast zasuwaj, ziomek, zasuwaj na B2. Tylko zasuwaj tak, żeby się nie rozwalić po drodze, dobra? Bo jak nas rozpieprzysz, to cię normalnie zamorduje. Dobra, jedźmy, jedźmy, jedźmy. Jeszcze troszkę, jeszcze, słuchajcie, troszkę i będziemy na miejscu. Uwaga. Dobra, jeden ziomek padł. To znaczy, że tutaj będzie trochę mniejszy opór już. Jak jakieś ziomki padły, to znaczy, że tu będzie mniejszy opór. Dobra, tu go nie ma, czyli musi być z drugiej strony. Dobra, już jest posiekany. Dosłownie posiekany. Tego nie, Gewera to ja nie chcę. A to mój, sorry. Sorry bro. Dobra, 5-4. A, przejęte. Nie ma co tutaj długo się rozwodzić nad tym. Natomiast to jest chyba moje generalnie. Czy nie? Aha. Ja nie zdążyłem go wystrzelać tam. Niestety. Niestety nie zdążyłem go tam wystrzelać. No trudno, dobra, jedź na B1. Nie ma co tutaj patrzeć. On niby B2 tam przejmuje, ale tak naprawdę nie przejmuje. Tu gdzieś ziomek chyba jest. No,
Jednym strzałem z PTRD mnie wyrobił. Ja pierdziul. Nie sądziłem, że to PTRD za jednym strzałem rozwala w ogóle. Znaczy, za jednym strzałem takie normalne pojazdy, owszem, ale ten pojazd jest chyba trochę bardziej opancerzony niż kurwa Jeep, nie? Więc to było no zdecydowanie dziwne, że za jednym strzałem mnie dziabnął. No, mobilne rozmieszczenie Fisherman zrobił, widzę. Dobra, jedziemy na to B1, no. Być może oni coś tam jeszcze przytrzymają, ale szczerze powiedziawszy to raczej wątpię, żeby to miało jakikolwiek sens. B2 nam biorą, ale no, szczerze powiedziawszy wątpię, żeby je wzięli. Natomiast tego ziomka z PTRD na pewno trzeba wyjuchać. Bo jeżeli on tu będzie cały czas, no to mamy przesrane i to dosłownie. Ulala, ulala, ulala. Dobra, Snowgus dostał. Dobrze, mam cię, suko. Daj PPS-a twojego i ja się tu pobawię wtedy. Jak już będę miał, jak już mam PPS-a, to już jest lightowne do zrobienia. No, a tym bardziej, że na 104. Jedyne, co by ziomek mógł zrobić, to rzucić w nas granatem, no ale że... Że go tutaj w ogóle nie ma, to jest całkiem... Snugus w ogóle opuścił grę, więc... Nie wygląda... Ich dwóch zostało, nie mają najmniejszych szans, słuchajcie. Widzimy się za chwilę w lobby w takim razie. No, tak jak mówiłem, słuchajcie, jesteśmy w lobby, straciliśmy, już wam mówię. Koszty ulepszenia... 3 złota i 70... 777 tego srebra, znaczy kredytów. 5 tysięcy w sumie zarobiliśmy. No to te 3 złota, powiem wam szczerze, to jest no słabiutko, słabiutko. Natomiast 381 expa to dość spoko, naprawdę. Dużo zwiadu pewnie. Specjalisty od KFS-a. No i szturmopancerzonych, no powiedzmy, że żeśmy coś tam zrobili. Taktyki trochę, no i obrony. A tak poza tym to myślę, że to tak no, 2 na 10, dosłownie 2 na 10. Natomiast słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Dziękuję wam za oglądanie, no i zapraszam was do kolejnych. Na razie, no i cześć! Podobał ci się filmik i chciałbyś zobaczyć więcej? Subskrybuj!